A przed nami zadanie z naszego polskiego portalu Khan Academy. Mamy punkt i równanie proste i musimy znaleźć punkt przecięcia z osią o Y, czyli wyraz B. Ja przekopiowałem sobie to zadanie do mojego notatnika. Tu je jeszcze raz przeczytam. Czyli tak, następująca prosta przechodzi przez punkt 2, 4. Może ja ten punkt tutaj napiszę, żeby to było jasne. 2, 4 to jest ten punkt, a równanie proste jest y równe 3x plus b. No i nasze pytanie jest, jaka jest wartość b, czyli jaka jest współrzędna y przecięcia z osią o y. Teraz, jeżeli ta prosta przechodzi przez ten punkt, czy też ten punkt leży na tej prostej, to jego współrzędne spełniają równanie tej prostej. Zatem, jeżeli w tym równaniu podstawimy w miejsce x, y odpowiednie współrzędne tego punktu, to otrzymamy prawdziwe równanie. I w ten sposób będziemy mogli policzyć sobie b. No to zróbmy to, czyli tak, y jest 4 równa się 3 razy 2 plus b. Czyli 4 to jest 6 plus b. No i co, odejmujemy 6 od obu stron. I otrzymujemy po lewej stronie, zostaje nam 4 minus 6, czyli minus 2, a po prawej stronie b. Zatem b jest równe minus 2. Dobrze, wróćmy i sprawdźmy naszą odpowiedź. B minus 2. Sprawdzamy. Wspaniale. No i zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań, do logowania się na portalu i zdobywania punktów i odznak.